Na powrót do Ligi Europy Górnik Zabrze czekał prawie ćwierć wieku. W końcu się udało i Zabrzanie mogą spróbować swoich sił z zagranicznymi rywalami. Pierwszym przeciwnikiem trójkolorowych została Zarya Balti. Rywal teoretycznie słaby, bo zajmujący ostatnie miejsce w mołdawskiej ekstraklasie, ale jak pokazał pierwszy mecz przed zabrzańską publicznością, wcale nie tak łatwy do pokonania. Mimo kilku świetnych sytuacji, gospodarze wygrali tylko 1-0. Rewanż okazał się równie ciężką przeprawą. Już w 7 minucie spotkania Górnik stracił bramkę. Wyrównać Zabrzanom udało się dopiero pod koniec meczu. W 85 minucie bramkę na 1-1 zdobył Daniel Smuga i trójkolorowi mogli się cieszyć ze zwycięstwa w 2 meczu i awansu do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie ich rywalem będzie słowacki AS Trenčín. Pierwszy mecz zaplanowany jest w Zabrzu na czwartek 26 lipca. Rewanż ma się odbyć 2 sierpnia. Wcześniej, bo już w niedzielę 22 lipca o godzinie 15:30 Zabrzanie zmierzą się na swoim stadionie w pierwszym ligowym spotkaniu Ekstraklasy z Koroną Kielce.